Halo, halo, hej, siemano wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam w kolejnym Robloxie. McDonald Tycoon, wiem, był on u Krystiana, ale moi drodzy, ja też też z mojej perspektywy chcę wam pokazać, wiecie, może ktoś nie widział, może ten, nie wiem. Moi drodzy, ja tu po prostu odpaliłem sobie darmowy dropper, nic więcej nie robiłem. Jest troszeczkę hajsu, chcę właśnie kupić. O! A co ja bym chciał kupić? W ogóle teraz tak, aha. One cały czas po sztuce wypadają, te wszystkie kosteczki, po jednym dolku. Jakiś upgrade'ok by się na pewno przydał. Okej, to weźmy kolejny dropper. Upgrade za 300. Dobra, no i moi drodzy, słuchajcie, Tycoon, McDonald's Tycoon, wolałbym KFC Tycoon szczerze, albo jakiś Pizza Hut Tycoon, chociaż Pizza Hut widziałem Tycoona, nie? Muszę obczaić. No i też nie wiem, kiedy wy widzicie ten materiał generalnie, możecie go zobaczyć w sumie od razu jakoś więcej, kiedy go nagrałem, albo po prostu dużo, dużo później. Bo tak staram się troszeczkę też na zapas sobie ponagrywać, wiecie, bo fajnie jest mieć filmy na zapas jakieś, zwłaszcza te tajkuny, tak, zwłaszcza te tajkuny. I tyle. W ogóle może takie pytanie takie do was troszeczkę, żeby sekcję komentarzy troszeczkę rozruszać. Moi drodzy, jakie wy fast foody lubicie na przykład? W sensie, no bo ja na przykład nie lubię McDonalda za bardzo. Jeżeli mam chodzić już do jakiegoś fast fooda, to zazwyczaj wybieram KFC. W większych miastach tych jest Marche teraz. Jedzenie na wagę to też jest fajne. To też jest bardzo fajne w sumie i tam dosyć często jestem. Tam jestem dosyć często, bo jak to się nazywa? Bo tam jest dobre jedzenie, takie właśnie można sobie pełnowiat skomponować, jest fajne. Subwaya czasami, ale to rzadko, bo Subway jest troszeczkę taki, uważam, taki, nie wiem, drogi, o inaczej, bo płacisz 15 zł za kanapkę i takie jest, 15 zł za kanapkę, aha, okej, bo to jest za te robuxy, to nie, to mnie nie interesuje. Aha, tu też jest za robuxy, to też nas mało interesuje, nas pozbieranie troszeczkę pieniędzy na mega dropera. Mega dropper i to jeszcze troszeczkę musimy tego zebrać, kurczę. No, moi drodzy, powoli to sobie, kupmy ten mega dropper. A, i on od razu tak będzie spadał, tak? Ale jaki to będzie... Okej, nawet spoko, to boli mnie to troszeczkę, że to jest dosyć małe. Może tak to powiem, że to jest dosyć małe. A, drugi mega dropper, upgrade, to okej, to nie. Colorizer, ja wiem, że to są takie typowo rzeczy, które nie są potrzebne, ale mogę kupić. Kostki sera? Hehe, nie będziemy robili kostek sera, bo będziecie zaraz mi płakali. Kostki mięsa, takie meatboye troszeczkę poróbmy. Troszeczkę takie meatboye niech będą. Aha, i tu możemy ich ten... Co, takie marmurowate? Może świecące? To nie, to chociażby pasowało nawet. Taka tekstura, nie wiem, mięsa z McDonalda to jest drewno, ja sobie... Zdaję sprawę, że to jest drewno, ale no... Ale no wiecie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Możemy kupić sobie ścianę numer 1, a... okej. To jest ta wielka ściana, że tak powiem, nie? Tam już macie, jak to będzie wyglądało ogólnie, w całości. Dosyć fajnie. Znaczy, ogólnie powiem wam, że ten tajkun jest dosyć dopracowany. Z tego, co ja tam widziałem. Bo jak to się nazywa? A, 750 potrzebuje. Jest dosyć dopracowany, w sensie może nie tyle co w środku, bo tu fajną opcją by było, jakbyśmy jeszcze mieli takich klientów, nie? To byłoby fajne, jakbyśmy mieli jakby swoich klientów. No niestety takiej opcji nie ma tutaj, ale to jest jakiś pomysł, nie? W sensie, bo tam później budujemy kasę jakąś i... kasę, jakiś MagDrive, nie? Tutaj macie tam drogę, którą prowadzimy tą właśnie do MagDrive'a. Tutaj jest właśnie sobie taka dróżka. No jakby jakieś samochody jeździły, coś tam, no naprawdę mnóstwo pomysłów, jakby ten tajkun mógł lepiej wyglądać. No ale oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to są moje jakby wymogi jakieś, a jednak no...
niekoniecznie to musi być tak, prawda? Ponieważ, no, obstawiam, że jest mnóstwo pracy, jeśli chodzi o to. Okej, okay, drugą ścianę i co my tu mamy? Enter, okej. Okay. Czyli 500 albo 1000, raczej pójdziemy najpierw na te najtańsze upgrade'y. Fajnie by było, gdyby... można byłoby to troszeczkę ulepszyć, albo sobie po prostu poklikać gdzieś, nie? A może jest tu schowany taki secret guzik do klikania? Fajnie by było w sumie troszeczkę. Gdyby coś takiego było, dobra, 800 mamy. Mamy. Lala, parapa. Mamy 800, mamy ścianę drugą. Aha. To jest ta ściana. No to okej, okay, to jest tamto. Spoko. Ale powiem wam, że daleko od rzeczywistości nie odchodzi tutaj ten budynek od prawdziwości. A no i okej, okay, no i zbudowaliśmy sobie ścianę z tyłu. Spoko, mamy pilara za tutaj. Tutaj jest tam, może tabliczka, tak? Bo signum to jest tabliczka. Dach jakiś, rów. No i moi drodzy, no chyba będę musiał pozbierać troszeczkę pieniędzy. Zobaczmy jeszcze to. Aha, to nie. A, bo tu będzie dopiero, tak? Bo logo za 500 kolejną. Czyli no troszeczkę muszę poczekać, czyli standardowo, jak na te tajkuny. W ogóle coraz krótsze te tajkuny mi wychodzą, mam takie wrażenie, w sensie tak jak wcześniej jakoś udało mi się robić te odcinki po 20 minut, nie? Coś tam. To ostatnio właśnie jakoś takie strasznie krótkie, mam wrażenie, wychodzą. Znak McDonalda chociaż sobie postawmy i za chwileczkę po prostu się zobaczymy. Dobra, moi drodzy, zebraliśmy troszeczkę pieniędzy. Strasznie wolno się zbierają tu te pieniądze. Ale na naszych kotlecikach oczywiście się, no, uzbierają. Pierwszy rów, drugi rów, trzeci rów. Halo, tu same za 1000 zł. Okej, okay, McDonald's, brakuje filara, o, dokładnie tego filara. No i brama, znaczy brama to za ten, bytnio powiedziane. Okej, okay, okej, okay, mamy dywanik, moi drodzy, to teraz trzeba kupić sobie jakieś, o, stoliki. Drugie stoliki, okej, okay, czyli to są te jedno takie, te jedno miejscowe stoliczki. To fajnie, okej, okay, to są, tak, to są te pufowe, bo to tak zazwyczaj tak to wygląda. Okej, okay, tutaj większy stolik, znaczy nie widziałem aż tak dużych stolików, ej, ja już nie mam pieniędzy, halo. Halo, where is my money? Halo, moje pieniądze, proszę wróćcie do mnie. Proszę do mnie wrócić. No tak, 1500, no pewnie jeszcze będę musiał troszeczkę pozbierać pieniędzy. Ale no, wiecie. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam, nie chciałem kichać aż tak bardzo. Ile tu pieniędzy jeszcze trzeba. Kurde, przepraszam za to, możecie napisać mi na zdrowie. Ale wracając do tematu, nigdy, znaczy... W McDonaldzie, czy ja widziałem takie duże stoły? Zazwyczaj po 4 osoby były. No chyba, że nie wiem. No ale no cóż, może są. No są w sumie takie długie. Co ja bredzę, Harris? Co ty bredzisz, człowieku? Kurde, no. No słuchajcie, no muszę jeszcze troszeczkę pozbierać. Pozbierać pieniądze. Pieniądzory. I pójdziemy kupić sobie tylko McDrive'a. Nie, Boże, jaki McDrive'a? Nie, bo to... To jest parking, to jeszcze nie jest ten tor, tak, to jest dopiero parking. No jakby tu były te samochody, klienci, coś tam, to byłoby fajne dopiero. Ale tak nie jest, niestety, no cóż, idę zbierać pieniądze na moich kotlecikach. Dobra, kurczę, mam pieniądze, pieniądzory, ktoś tutaj mi przyszedł, zmienił. Zmienił mi moje kotleciki na coś innego. I to mi się nie podoba. Moi drodzy, najpierw kupujemy kasę. Witam, akcept. Możemy tu, no powiedzmy, że klikać. Okej, okay, to są te. Tutaj kolejna kasa, kolejna. No i tu są te monitory. O nie, to są kasjerzy jeszcze dopiero. Dobra, nieważne. Teraz ściana i drzwi. Okej, okay, no i tutaj co ja kupiłem? Halo, ja nie wiem, co ja kupiłem nawet. Halo, co ja kupiłem? A, monitory kupiłem. Tu też powinno być coś wyświetlone. Uważam sobie. Kurde, słuchajcie, 10 minut. 10 minut i praktycznie skończyliśmy, nie? Co my tu? Aha, tu są takie
To są takie kurczaki, powiedzmy, nie? Ale to, no, wiecie, no. Wiem, że coś jest jeszcze gdzieś na zewnątrz. Że gdzieś jest gdzieś coś do kupienia. A, tam jest, tak. To wiedziałem, że jest coś. Za 5000 mi tutaj pisze. Zbieramy hajs i słuchajcie, to jest chyba... A nie, to nie będzie jeszcze wszystko, ponieważ musimy mieć jeszcze troszeczkę hajsu. Kurde, w 10 minut wam przedstawiłem tutaj koda. No jestem zadowolony z siebie nawet. Znaczy, no oprócz tego, że krótki odcinek dosyć. No ale no czasami musicie mi wybaczyć. Czasami tak właśnie bywa. Teraz powinna mi się odblokować. Aha, nie, tylko za 500. Tylko, że pewnie pracownika za 1000. Aha, bo tutaj jest ta szyba. To jest szyba, myślałem, że ten... Czy coś tam jeszcze nie powinno być? W ogóle tak kasjerzy... Tak troszeczkę niscy oni są, uważam do tego. No cóż, nic z tym nie zrobimy. Możemy pójść odebrać sobie pieniądze. Ogólnie, moi drodzy... No co? No to wybaczcie, że troszeczkę krótszy odcinek, no. Niestety, to nie moja wina. Postaram się następnym razem troszeczkę może go przedłużyć. Chociaż nie wiem, tak się zastanawiam. Nie lubię przedłużać odcinków strasznie. No i moi drodzy, słuchajcie, na dobrą sprawę, to kupiliśmy tutaj wszystko. Wszystko tutaj kupiliśmy, no. Chcąc, nie chcąc, kupiliśmy tutaj wszystko. Znaczy ja kupiłem. No my w sumie, i tyle. Tak wygląda nasz McDonald's. Moi drodzy, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, łapka w górę, komentarz mile widziany. Trzymajcie się, do kolejnych materiałów. No i cześć.